Dam, dam, dam. Cześć, z tej strony Nitek. Pokażę wam dzisiaj kawałek rozgrywki Magranera Dark Pulse. Pogadamy trochę o czym to jest, z czym to się je. Pokażę wam jak się w to gra. I to będzie na tyle. Nie ma co wijać bawełnę. Ja już tam trochę pograłem. 20 leveli mam odkrytych, no tam jest ich 40. Wezmę jakiś tutaj randomowy, z którym już miałem do czynienia. No nie ma sensu, żebym wam pokazywał cokolwiek nowego, czego jeszcze nie widziałem, ze względu na to, że zagadki tutaj potrafią być trochę wykręcone i czasami muszę posiedzieć i podumać 10 minut, żeby w ogóle coś ruszyć do przodu. Więc randomowo wybiorę jakiś tutaj level, ten zielony mi tutaj spasił, to chyba ten, który widać w tle. Także zaczniemy od niego. O co w tej grze chodzi? Tło fabularne jest dość spoko, nic nie wiadomo. Wiadomo tyle, że jest Dax, który jest sierotą, dość uzdolnioną sierotą, który skombinował sobie taką rękawicę, którą widzicie w prawym dolnym rogu. Jego guru to... Nie gram, bo muszę sobie to przeczytać, ja nic nie widzę, bo już jest północ, prawie że muszę przeczytać to z kartki, nie zapalając światło. To jest Gamaji. Gamaji jest jego mentorem, jest jego opiekunem, którego przyjął po śmierci jego rodziców. I też taki koleś tutaj z sześcioma rękami czasami wyskakuje z tej rękawiczki, gada nam co tam ciekawego u nas. Zagadki, które rozwiązujemy, są no, takie portal wannabe trochę. Coś podobnego jak Quantum Conundrum, w sensie gatunek portal wannabe. Nie rzucamy tutaj portalami, jak w portalu, obviously. Natomiast możemy modyfikować pola magnetyczne przedmiotów, które nam to umożliwiają. Zazwyczaj są to platformy, są to też takie kostki, które tu widzicie, przyzumuję wam. I te kostki mają również pola magnetyczne, którym możemy manipulować i zmieniać mu bieguny. Powiedzmy, że to nazwijmy to biegunami, nie wiem jak inaczej to ogarnąć. Natomiast tak będzie, myślę, wszystko jasne. Objawia się to tym, że te przedmioty mają swoje kolory, jak tutaj na przykład ta platforma. I zgodnie z zasadą działania magnesów, dwa bieguny takie same przyciągają się, dwa odmienne odpychają się. Czyli, tak jak widzicie, tutaj jest czerwony, który lewituje ta platforma i jest zielony, który go odpycha. Możemy zmienić oczywiście kolor, więc ta platforma się tam cofnie. I to z grubsza są całe zasady tej gry. Generalnie opiera się ona tutaj o strukturę pomieszczeń, w sensie cała gra jest serią takich prób i serią tych pomieszczeń, w których się bujamy i rozwiązujemy te zagadki. No tak jak mówię, jak w portalu jest ich 40, więc zabawy jest trochę. No ja dzisiaj pół dnia spędziłem w tej grze i doszedłem do tego levelu 20, co i tak jest chyba, myślę, nieźlym wynikiem. Niezłym wynikiem. Sprawdźmy tutaj, tak myślałem, że będę dość płynnie się poruszał w tych zagadkach, które znam. Jakże się myliłem. Wiecie, można tu przyzumować. Rękawica nie ma jakiegoś ograniczonego zasięgu, więc pykamy tak jak chcemy. No i dobra. Wiemy mniej więcej o co w tym chodzi od strony rozgrywki. Natomiast jest jeszcze tutaj rzecz ważna, która napędza, także napędzana jest właściwie marketingiem wokół tej gry. Jest też poruszona tutaj mitologia Cthulhu. Tam Lovecraft, Cthulhu, Dagon i cała ta reszta bandy. Oni się gdzieś tutaj pojawiają w tle. No wiadomo, wiadomo, że nie wiadomo o co chodzi, no bo nie wiadomo o co chodzi, dlaczego te potwory się tutaj pojawiają, dlaczego przedwieczni zostają budzeni. Natomiast no, tutaj całość opiera się o to, że Dax startował w testach na zdobywce kosmosu, którego tam organizowany jest przez gościa, który się nazywa Gruckelsberg, coś takiego podobnego jak do Zuckerberga. I ten gościu prowadzi szereg właśnie takich testów, które mają na celu... No właśnie nie wiadomo za bardzo co, natomiast prowadzi testy, prowadzi konkursy, wszystko oddaje na cele dobroczynne. No wiadomo, korporacje muszą się tak maskować, zwłaszcza te złe, i oddając kasę na cele dobroczynne. No coś oczywiście idzie nie tak, tam Cthulhu i cała reszta bandy się tutaj zaczyna przewijać. Oczywiście nie występują personalnie, nie jest to tutaj jakiś straszny motyw, no, także tutaj nie napawi was to, wow, o bóle serca. Natomiast no, warte odnotowania jest to, że te potwory się pojawiają, bo jest wtedy coś na wzór poczytalności. Spada nam tutaj płynność widzenia, na pewno nie jest to horror niczym Call of Cthulhu, Darkest Corners of Earth. Był taki kiedyś horror, o Jezus Maria, tam to było po prostu gęsto i można było umrzeć na zawał. Tutaj tak nie jest, ta kolorystyka taka dość żywa jest utrzymana. I generalnie nie jest jakoś strasznie, bo no, nie o straszenie tutaj chodzi, nie jest to Slender. Oprócz tych levelów w tych komnatach, jedna jest za nami, jak widzicie,
gdzieś tam widziałem w jakichś archiwkach przeglądając, że będziemy też borykać się na krańcach kosmosu z przedwiecznymi, pewnie tam Cthulhu będziemy układać pięściami albo wysyłać mu buziaki. Natomiast no, nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie tam do końca, no bo też tam jeszcze nie byłem. Posprzątajmy tutaj, zostańmy się. Wow. Dalej. To akurat mniej więcej pamiętam, co się robiło. Kurczaki. Dobra, po prostu wjadę tą platformą do góry może. Graficzka jest dość oszczędna. Nie kuje w oczy, jest to Unreal Engine 3. No to jest dość popularny silnik, wiadomo. Nie kuje w oczy. Jest tutaj dość tak estetycznie, nie ma jakichś też fajerwerków i wodotrysków, więc na pewno nie wysadzi was z kapci, a na pewno też nie będziecie przy okazji tego pluć na tą grę, że brzydko wygląda. No wygląda poprawnie, no jak na dzisiejsze standardy jest spoko. No nie potrzeba tutaj więcej jakichś fajerwerków, także też jest tutaj to zachowane, ta oszczędność. No jest tam potem jakieś efekty, jakieś tam woda, natomiast same jakieś wybuchy albo jakieś para wodna z rur, no jest kiepska. Taka sobie jest. Natomiast no, nie zwraca się raczej na to uwagi, bardziej się skupia na tych zagadkach, więc wszystko, co potrzebne do rozwiązania zagadek, oczywiście jest wykonane porządnie. Gra mi się w to fajnie, no, spędziłem pół dnia na tym, odciąga mnie to od Last of Us, bo jak pykam sobie na konsoli w Last of Us wieczorami tylko jak córka śpi, no jak widzicie nie pykam, więc no, trzeba przyznać tych rzeczy, że potrafiłem je odciągnąć właśnie od Last of Us, które jest całkiem dobre, ale o tym może kiedy indziej, chociaż nie wiem jakbym tutaj to ogarnął, no bo przecież Last of Us chyba mnie nagram, no bo jak? Chyba że z kamery, ale wtedy boję się, że koń będzie chciał występować. Sprawdzam, co tutaj się dzieje. O, widzicie, były schody, jest też winda. Także design jest porządny. Voice-overy są też ok, chociaż mam takie wrażenie, że jakoś tam nie przykładali specjalnie, aczkolwiek też te linie dialogowe nie są jakieś takie, żeby tam jakaś wczówka większa była, no ale jak, kurde, zjadają się tutaj jakieś rybo, ludzie zjadają zwykłych ludzi, no to nakazałoby właściwie powrzeszczeć, no tu nie ma takich elementów, wszyscy są mega twardzielami i walą z półobrotu, no trochę jest to sztuczne. Ach, kurczaki, no. Ja wiem, co tutaj potrzebuję zrobić, natomiast zapomniałem już dzisiaj przez te 20 zagadek, przez które przebrnąłem, jak to tutaj szło, jak to wykonać. Natomiast nie bierzcie tego filmiku jako jakiś walkthrough, raczej jako standardowe pogadanie na temat. Opa. Dobra. Znowu sobie tutaj wlecę, no bo co mam robić? Dajcie mi tutaj dostęp. Gdzieś powinna być jeszcze jedna skrzyneczka. Czasami te skrzyneczki są rozdzielone na cztery małe, musimy je wtedy połączyć, ale to też występowało chyba aż raz, więc no, wspominam tylko o tym. No, zagadki raczej opierają się tylko na przesuwaniu platform i działania właśnie z tymi kwadratami. Czasem je trzeba gdzieś przewlec przez pół poziomu. Nie można nimi rzucać, więc to dodatkowo utrudnia robotę. No i tak biegamy sobie od loadingu do loadingu, no bo każda komnata ma swój loading i one są dość upierdliwe, no bo ludzie, ile można wczytywać te levele, które nie są jakoś specjalnie rozbudowane. Chcę już dokończyć tą zagadkę, dać wam spokój, dać wam dobry wieczór, żebyście mogli napić się piwka. Ale właśnie znalazłem tą kostkę i teraz już wiem, co muszę zrobić. Chyba. No jakoś się tam muszę na pewno dostać. Pytanie brzmi jak? Przypełznie sobie tutaj ta platforma. Przyciskiem F możecie sobie sprawdzać właśnie zasięg tych wszystkich pól magnetycznych. Myślę, że jest to pozycja ciekawa. Więcej przy niej czasu spędziłem niż przy na przykład właśnie przy wspominanym wcześniej Quantum Conundrum. Nie dlatego, że tutaj nie wiem, o co chodzi za bardzo, ale jakoś tak gra mi się w to o wiele przyjemniej. Myślę, że dla fanów Portala jest to taka pozycja, no, do sprawdzenia. Nie zabija komplikacją, co prawda jest to bardziej relaksacyjna pozycja, więc nie będziecie sobie drzeć szat grając w to. O, tego szukałem. Wybaczcie, że tak się tutaj zapętliłem, tak jak mówię, zdążyłem już zapomnieć, co tutaj trzeba było zrobić. Natomiast już nadganiam.
i jest okej. Okay. No fabularnie oczywiście to wszystko się odkrywa stopniowo, żeby tutaj nie było jakichś tam zaskoczeń i że na początku już będziecie wiedzieli wszystko. Nie, nie, nie. No, idzie to z czasem. Natomiast jest to tak skrzętnie napisane, więc lecimy do przodu, chociaż te dialogi też są tak, które ujawniają bardzo dużo, bardzo dużo. No, są dość tak sztucznie urywane, więc wkurza mnie to na przykład. O, bardzo proszę. Leci moja platforma. Ta platforma ma biegun czerwony, ta kostka ma biegun zielony, więc powinna ta platforma ją odepchnąć. A czasami takie planowanie i gadanie samemu do siebie co i jak jest przydatne, a Czekajcie, bo tutaj mam problem. Chyba powinienem tą platformą się tam podwieźć, zatem też to zrobię. Widzę, że pointless. Ja jeszcze tą z dołu trzeba dźwignąć do góry. Po to, żeby ona z tym biegunem odwrotnym powinna wtedy dźwignąć platformę, na której jestem. No nie, to ta będzie miała ten biegun odwrotny, ponieważ się odsunie jeszcze wyżej. Przynajmniej tak mi się wydawało, że będzie, ale tak nie jest. No i klops. Hopsa, hopsa. Nie ma tutaj kogoś pokroju GLaDOS. Na pewno nie będziecie sympatyzowali z ludźmi, którymi sobie Dax tutaj pogaduje. Więc no te voice-overy, no jakoś nie będziecie sympatyzować sobie z tymi postaciami. Ale sobie skoczyłem. Jakiś tam problem mam z tym klockiem jednym. Nie tak chciałem. Co za wstyd, już wiem. Co ja zrobię z tą kostką? Jedno, dobra. Ciebie wypchnę. Tu sobie wskoczę. Dobra, już sobie przypomniałem, o co chodzi. Najwidoczniej gadane mam dobre po piwie, natomiast nie mam dobrego do grania, ponieważ skleroza nie boli i zdążyłem dużo zapomnieć. Jeżeli się mnie trochę afasobuje, to fakt, że jest Metal Fest, niestety nie udało mi się na niego dostać, więc borykam się tutaj z rozrywką w domu, ale nie ma tego złego. Jest piweczko, jest zimny browar, 35 stopni za oknem, nie może, na pogoda jest okrutna, jest Boże Szmaria, jaka jest okrutna ta pogoda. Więc też dobrze, że w domu się siedzi, przynajmniej jest piweczko. I nie ma strachu, bo tam widziałem, że jakieś afery są, że policjanci łapią studencików za picie piwka w miejscach publicznych, co jest w ogóle jakimś absurdem. Co prawda nigdy mnie to nie spotkało, ponieważ chyba jakoś dość umiejętnie piłem to piweczko zawsze w miejscach publicznych, natomiast no, jest to dość przykre dla każdego, kto taki mandat dostanie, bo to niby to jest ustanowione jakoś przez prawo, a tak naprawdę zależy i tak od policjanta, który gościa złapie. A, oczywiście w moim przypadku nie było tak, no, aż do takiej rzeczy nie dostałem, ale kiedyś jeszcze jak paliłem, dostałem mandat 5 dych za to, że paliłem stojąc na korytarzu, gdzie konduktor mi pozwolił, niestety nie uwierzono mi i mandat dostałem. Pointless, Polska, wiadomo, nie ma co gadać. Szukam tego klocka, jak widzicie, sprytnie w trakcie rozmowy z wami go tam uwolniłem z tego miejsca i teraz musimy go zawlec tam i wybić szybkę. Dokonam tego i na tym poprzestaniemy pokazywanie Magranera. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, no, dla każdego, kto jest chętny rozwiązywać sobie takie zagadki, gra się fajnie, fizyka tych przedmiotów jest poprawna, nie ma tutaj jakiegoś szału, nie ma tu jakichś walk, nie ma stresu, mimo tego, że są gdzieś te potwory. To jest taka gierka zen, można by powiedzieć. Ta oprawa muzyczna trochę mnie też wkurzała momentami, no bo ona się zapętla, więc każda komnata ma jeden zapętlony kawałek. Więc jak będziecie siedzieli w 10 minut w jednej, to będziecie jak to dziecko w kawale o tym, czy chce, żeby opowiedzieć mu bajeczkę. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, pozwolę sobie go streścić. Tam tata wychodził, chciał wyjść na mecz, no nie wiem za bardzo jak wyjść. Tak pomyślałem, a włączę tutaj dziecku bajeczkę. Jeszcze wtedy z płyt takich winylowych. Mam nadzieję, że wiecie jeszcze co to jest. Niektórzy pewnie już nie wiedzą, takie czasy. No i to dziecko tam założył słuchawki na głowę, no i idzie sobie obejrzeć ten mecz do knajpy. Wraca do domu, a tam słyszy chce i takie uderzenia o drewno tamtych, o drewniane pałąki w łóżeczku. W
wchodzi, tam ten syneczek biedny trzyma się dwoma rączkami za te pąki, uderza główką i powtarza: chcę, chcę, chcę. Ten ojciec tak patrzy, tak, what the fuck? I wziął te słuchawki, zakłada sobie na uszy, a tam słyszy: chcesz, opowiem ci bajeczkę. Chcesz, opowiem ci bajeczkę. I właśnie tak samo będziecie tutaj między innymi z tą muzyką, która się tak zapętla, jest to dość wkurzające. Ach, szkoda, że tak wyszło. Jeszcze na koniec loading. Tutaj będą jakieś dialogi. Może będzie ten sześcioręki. A tu jeszcze widzicie, wszystko jest spoko. Nic jeszcze nie dzieje, to jest jeszcze kawałek tutorialu, natomiast te zagadki późniejsze już nie będą bardzo wykręcone. Tak jak mówię, czasami muszę jednak przycupnąć na chwilę. O, właśnie, mówiłem. A muszę przycupnąć czasami chwilę, żeby ogarnąć temat. Natomiast nie jest to jakieś tam wyzwanie, żebyście rzucali klawiaturą pod nogi. Mimika twarzy zerowa. Czepiam się tej mimiki twarzy. No, lubię jak już tam patrzą, to technologia już pozwala na generowanie fajnych facjat, więc mnie to tym bardziej mierdzi. Przyda mi kolejna zagadka, natomiast no, myślę, że już ogarniać będziecie ją sami. A w razie problemów zapraszam do komentowania, wtedy wam też coś więcej pokażę. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia przy okazji następnej rzeczy, którą wam pokażę. Nie wiem jeszcze co to będzie, aczkolwiek coś mi już tam świta i jakieś propozycje mam przygotowane. To byłoby na tyle. Życzę wszystkim miłego wieczoru, miłego dnia. Nie wiem, o której to oglądacie, więc miłego cokolwiek macie za oknem, smacznego piwka i chłodniejszej pogody niż mamy w chwili obecnej. Cześć! So, that floor is safe to walk on, right? Sure it is.